Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy typować grupy i drabinkę całych Mistrzostw Świata z twistem. Każda źle wytypowana drużyna to jest 10 pompek, które będę musiał zrobić tam kiedyś, po mundialu oczywiście. Każda dobrze wytypowana grupa to jest minus 20, więc jakoś to się powinno wyrównać, w zależności od moich typów oczywiście. Jeśli pamiętacie to nagranie, to zapomnijcie, bo nigdy chyba tego nie zrobię. No chyba, że kiedyś to zrobię, ale no nieważne. W każdym razie typujemy. Ja zakładam szczęśliwe okulary. One będą dodawały mi tutaj punkty inteligencji. I tak, zacznijmy od grupy A. Mi się wydaje, że ten turniej generalnie będzie symbolem niespodzianek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Z tego względu, że drużyny nie miały dużo czasu na odpoczynek, w sensie piłkarze, i generalnie może być dużo też jakichś właśnie kontuzji mięśniowych. Dlatego już w pierwszej grupie wydaje mi się, że generalnie wszyscy raczej zaznaczyliby, że Holandia byłaby pierwsza, i też wydaje mi się, że raczej z tych wszystkich drużyn nie ma innego faworyta zwycięstwa. Senegal byłby drugi, zapewne w większości grup, natomiast ja postawię mimo wszystko na Katar. Ponieważ wydaje mi się, że tak jak dostaliśmy info, że już jest mecz przekupiony i 1-0 z Ekwadorem jest już potwierdzone, więc możecie stawiać na bookmacherze, najlepiej na Betfanie z mojego linka, polecam link w opisie. Tak, wydaje mi się też właśnie, że może tutaj być jakaś minimalna, chociaż powtóreczka z 2015 roku z Mistrzostw Świata w piłkę ręczną, gdzie Katar, wszyscy wiedzą co zrobił Katar, i dlatego też wydaje mi się, że z drugiego miejsca mają szansę wyjść. Nawet ta Holandia wydaje mi się być trochę taka podejrzana, w sensie grupa jest dosyć prosta dla niej, aczkolwiek wydaje mi się, że coś może się tutaj też wydarzyć. Mimo wszystko stawiam jednak pierwsze miejsce Holandię, Senegal bez Sadio Mane dam jednak na trzecim miejscu i Ekwador dam na czwartym, aczkolwiek tutaj może się trochę zmienić. Nie jestem przekonany do końca tej Holandii, ale no na razie wątpię też w siłę Kataru, ponieważ szczerze no nie widziałem nigdy ich gier. Słyszałem o plotkach właśnie, że oni są zgrani jak drużyna taka typowo klubowa, ponieważ tam były właśnie jakieś wypożyczani, byli specjalnie, żeby grali razem ze sobą. Natomiast nie wiem na ile wszystko to jest prawda, nie wiem na ile przekupienie Ekwadoru na 1-0 w drugiej połowie, że będzie gol, jest też prawdą, zobaczymy. Anglicy generalnie są też faworytem oczywiście, uznawani przynajmniej za takiego. Też wydaje mi się, że Anglia jest dosyć taka bez formy. W Lidze Narodów zagrali bardzo przeciętnie, porażka 4-0 z Węgrami i chyba też 1-0 z Węgrami. No nie ma tutaj klasowej reprezentacji, gdyby tutaj była, nie wiem, na przykład jeszcze jakaś Belgia albo coś tego typu, to na pewno Anglików nie dawałbym na pierwszym miejscu. Ciężko mi to wytypować jakiegoś faworyta w takim razie, jeśli chciałbym właśnie Anglików z tego piedestału usunąć. Anglię dam w takim razie na drugie miejsce. Możliwe, że to będzie właśnie taki turniej dla Anglików, jak dla przykładowo Hiszpanów w 2014 roku, bądź dla Włochów w 2010. Oczywiście nie mówię tutaj, że oni wygrali mistrzostwa i potem przegrali 4 lata później w grupie, chociaż do tego też dojdziemy. Reprezentacja Anglii ma potencjał, jest silnym zespołem, natomiast to jak się prezentowali nie przekonuje mnie do tego, żeby postawić ich na pierwszym miejscu. Te reprezentacje, które są tutaj, 3 pozostałe, też się mnie nie przekonują. Dałbym tutaj może jednak faktycznie ale nie mam pojęcia, to jest takie ciężkie, a to druga grupa dopiero. Dobrze, to w takim razie dam Stany Zjednoczone na pierwszym miejscu, co jest absolutnie najgłupszym typem na świecie i już czuję, że będę 10 pompek robił w takim razie. Iran dam na trzecim. Iran w ogóle może być takim mini zaskoczeniem, bo kojarzę z 2018 roku, że oni zremisowali z Portugalią i to tak ledwo ta Portugalia z nimi zremisowała, jak pamiętam, że też były tam jakieś akcje. Z Hiszpanią chyba też, jak już tam przegrali, no to 1-0, więc dosyć tak jakby te mecze były wyrównane. Walię dam na ostatnim miejscu, no bo jeśli przegrywa się z Polską, no to jak nie przegrasz z Anglią i Ameryką. Dobrze, grupa C. Argentynę dam oczywiście na pierwszym miejscu, bo wydaje mi się, że Argentyna generalnie jest faworytem do zwycięstwa w tych mistrzostwach. Argentyna albo Brazylia, co jeden z tych teamów na pewno będzie u mnie w finale. No i tutaj oczywiście największa kontrowersja, ponieważ jestem zdania, że lepiej jest nie wierzyć i się miło zaskoczyć, niż być ponadto pewnym i potem dostać takiego pstryczka w nos. Więc ja tutaj dam na klątwę i dam, że Meksyk będzie drugi, Polska będzie trzecia i Arabia będzie czwarta. Generalnie potencjał polskiego składu nie jest wysoki.
Zdaję sobie sprawę z tego, że Meksyk też nie jest w formie, przegrywa na przykład ze Szwecją, więc powinniśmy sobie poradzić. Natomiast tutaj jeszcze wchodzi tak jakby ta bariera klimatyczna, ponieważ wydaje mi się, że Polacy generalnie chyba nie lubią bardzo grać w takim klimacie, gdzie jest po prostu bardzo ciepło, więc tutaj może mieć Meksyk minimalną przewagę pod tym względem. No i tak jak też mówiłem, dobrze jest po prostu założyć, że Polska ten mecz przegra, żeby w przypadku wygranej miło się zaskoczyć i mieć, nie wiem, fajny content potem, jeśli się nie wierzy w Polskę, a Polska oczywiście pokaże, Michniewicz pokaże wszystkim, że jest najlepszym trenerem na świecie, a Krychowiak wcale nie jest takim, nie wiem, gościem do podawania piłek na trybuny albo do tyłu, tylko po prostu najlepszym środkiem pomocnikiem defensywnym na świecie. Aczkolwiek szczerze mówiąc, wydaje mi się, że Polska z tej grupy nie wyjdzie i będzie dokładnie tak jak w 2018, tak jak w 2012 i w każdym innym oprócz 16. No i 7-4 i 8-2, to tam też było inaczej. Dobrze, grupa D tutaj jest bardzo ciekawie, ponieważ Francja generalnie wygrała ostatni mundial i jest też właśnie ta klątwa, która działa już od 2006 roku, że zwycięzca mundiali przegrywa w następnych mistrzostwach. Jeśli mielibyśmy iść tym tokiem rozumowania, no to Danię dałbym w takim razie na pierwszym miejscu. Tunezja i Australia są zespołami bardzo przeciętnymi, więc nawet taka słaba Francja, jaka była w Lidze Narodów, która ledwo chyba się utrzymała w ogóle, albo nawet i spadła, szczerze już nie pamiętam, możecie napisać w komentarzach. Z Duńczykami chyba też wtedy, nadal na taką Australię czy Tunezję mogliby sobie poradzić mimo wszystko. Musiałoby się stać naprawdę dużo niedobrych rzeczy, aczkolwiek w 2014 Niemcy też miały bardzo, bardzo łatwą grupę i nie wyszły z niej. No dobra, no to pobawimy się. Mam nadzieję, że zwiększę swoją masę mięśniową w takim razie. Dam Tunezję na drugim miejscu, Francję dam na trzecim i Australię dam na czwartym. Zapewne jest to jeden z najgłupszych typów moich, które tutaj są, ale jeśli mi wyjdzie, no to powiecie, że jestem mesjaszem, ale pewnie nie wyjdzie. Dobrze, grupa E. Generalnie Hiszpania i Niemcy są zespołami, które już grały ze sobą kilka razy po Mistrzostwach Świata w 2018 roku i przed tymi mistrzostwami. Hiszpanie częściej wychodzili chyba z tych spotkań zwycięsko. Drużyna Hansiego Flicka też przegrała z Węgrami, podobnie jak Anglicy. Nie jest to na pewno zespół typu Bayern Monachium. Dlatego wydaje mi się, że jeśli miałbym tutaj stawiać, to jednak Hiszpanię troszeczkę dałbym wyżej, Niemców dałbym tutaj. No Kostaryka chyba wydaje mi się być najsłabszym zespołem, aczkolwiek pamiętamy wszyscy Kostarykę z 2014 roku. Keylor Navas może pokeruje, aczkolwiek wydaje mi się, że raczej Japonię trzeba dać na trzecim miejscu. I chyba większość, jakbym klikał te popular predictions. Niemcy na trzecim. Okej, no to nie wiem, może. Natomiast no, zobaczymy. Tutaj jednak dam za głosem rozumu. Grupa F, oczywiście dam Belgów na pierwsze miejsce. Belgia jest co mistrzostwa faworytem w ogóle w zwycięstwie. Aczkolwiek nigdy im się to nie udaje. Grupę jednak zazwyczaj chyba przechodzą bezproblemowo. Dałbym właśnie Belgię na pierwszym miejscu. Mimo wszystko dam ich na drugim miejscu. Kanadę dam na trzecim, ponieważ chyba nawet dobrze sobie radzili w kwalifikacjach. Natomiast ta grupa będzie wyglądała tak jak pewnie w większych popularnych. A jednak nie, bo Kanada jest według ludzi na drugim miejscu, a Chorwacja na czwartym? Ja bym dał inaczej, aczkolwiek no zobaczymy. A jak dali tutaj we Francji na przykład? Nie, no dobra, Francja na pierwszym. Dania na trzecim. Ci ludzie w ogóle chyba jakoś inaczej myślą niż ja tutaj. Najważniejsze. Polska na czwartym! Okej. No to ja dałem chyba miejsce takie patriotyczne w takim razie, to trzecie. No dobra, ale... A Saudi Arabia na drugim miejscu. Tutaj Anglia oczywiście. Iran na drugim. No to też właśnie coś chyba czaili z tym Iranem. Tak jak ja myślałem wtedy. I tutaj w pierwsze. Katar na pierwszym. No to wiadomo, że przekupione. Most Popular Group, ale Holandia na czwartym? Nie no, nie czaję tego w ogóle. To jacyś chyba pijani ludzie to robili. Bardziej niż ja w tym momencie. Chociaż jest 12, a ja piję herbatę. Dobra, kontynuując. Brazylia oczywiście tam na pierwszym miejscu. Szwajcaria albo Serbia na drugim oczywiście. Kamerun dam na czwartym. Serbia może tutaj zaskoczyć i będzie na drugim miejscu. A Szwajcaria dam na trzecim. W grupie H, no Portugalia oczywiście jest faworytem. Natomiast po wszystkich sprawach z Cristiano Ronaldo, które się działy, nie wiem jak dokładnie reaguje na to zespół. Aczkolwiek wydaje mi się, że
Urugwaj w 2018 roku wygrał z Portugalią, więc w tym momencie też jest szansa, że zajmie miejsce wyżej od Portugalii. Ja wygrała z Niemcami w 2014, ale to było mega dawno temu, więc chyba takimi statystykami nie ma co się w ogóle posługiwać. Dam ich na trzecim i Ganę dam na czwartym. No i w 1/16 mamy Holandię i Anglików, więc przeskoczymy sobie tutaj i damy Holandię, Argentyna z Tunezją. No jeśli dojdzie do takiego spotkania, no to Argentyna będzie miała strzelanie, a raczej Leo Messi i spółka. Hiszpania, Chorwacja, taki mecz już był i Hiszpania wyszła zwycięsko, więc wydaje mi się, że był na Euro 2020, więc Hiszpanię dam tutaj także na ten. Brazylia, Portugalia, bardzo bym chciał, żeby Portugalia przeszła dalej, najbardziej to marzę właśnie o tym, żeby był finał Argentyna, Portugalia. Natomiast jeden z użytkowników w komentarzach, mam nadzieję, że znajdę to w montażu, napisał, że trzeba być nienormalnym kibicem, żeby kibicować Argentynie i Portugalii, żeby doszły do finału oczywiście. Że trzeba kibicować Polsce i Niemcom? Moim zdaniem powinno się kibicować temu, komu się czuje, że się powinno kibicować, a nie normalnym kibicom Polsce, Niemcom, czy komu tam powiedział ten gościu. Jeśli ja jestem nienormalny, no to nie wiem, sorry, ale wydaje mi się, że mecz Portugalia-Argentyna w finale byłby meczem dekady. I no generalnie jeden z najciekawszych meczów w ogóle w historii mistrzostw na koniec kariery Ronaldo i Messiego. Byłoby to coś na pewno bardzo ciekawego. Natomiast mimo wszystko dam tutaj Brazylię. Oczywiście tego meczu i tak nie będzie, bo założę się, że Portugalia wyjdzie z pierwszego miejsca, ale to już tak dałem. Zobaczymy, ile tych pompek będzie. USA Katar, czyli zespoły, które nie powinny się w ogóle tu znaleźć i generalnie kto pytał, aczkolwiek no ja zapytałem, więc dam Katar jako zwycięzcę, tylko dlatego, że chociaż Ameryka nie da się przegupić, bo Ameryka też jest w sumie taka bogata, no ale już dałem, więc zobaczymy. Dania z Meksykiem, no to wygrają Duńczycy. Belgia kontra Niemcy, postawię tutaj na Belgów. I Urugwaj z Serbią dam na... No tutaj mecz taki w sumie może być ciekawy. Urugwaj chyba nie jest generalnie drużyną, która jest w najlepszej formie. To może dam na Serbię. Tak, czemu nie? Okej, okay. Holandia, Argentyna. Taki mecz był już w 2014 roku i po karnych udało się wygrać Argentynie. Więc tutaj też założę, że Argentyna sobie poradzi i przejdzie właśnie Holendrów. Hiszpania, Brazylia, no to dam mimo wszystko na Brazylię. Wydaje mi się, że Brazyliana jest po prostu ciekawsza niż Tiki-Taka, bo jeśli Hiszpania jeszcze rok temu nie wygrała z Polską, no to jak ma tutaj wygrać z Brazylią? To chyba oczywiste. Dania, Katar, no to dam na Duńczyków. Katarczycy już nie przekupią Duńczyków, bo oni tam w krajach skandynawskich też już mają pieniądze raczej i są lepsi w piłkę generalnie. Nie wiem, co Katar robił w ogóle w ćwierćfinale. Argentyna, Brazylia, czyli taki przedwczesny finał, można by powiedzieć. Ostatnio zakończyło się zwycięstwem Argentyny. Tutaj wydaje mi się, że jeśli doszłoby do takiego spotkania, też byłoby właśnie wyrównane, może jakaś dogrywka. Postawię na Argentynę, ponieważ chcę, żeby Messi wygrał. I zagrają oni z Belgami. I Argentyna, moim zdaniem, wygra. I nie będziemy wybierali wyników, bo wyniki to nie mają w ogóle racji bytu na blokach, bo tych meczów w ogóle nawet nie będzie pewnie połowy, albo nawet 3/4 nie będzie. W każdym razie to są moje predykcje, moje typy. Moim zdaniem Argentyna, jak widać, wygra Mistrzostwa Świata. Nie wydarzy się to oczywiście, ponieważ jeśli to wytypowałem, to oznacza, że Argentyna pewnie odpadnie w grupie z Polską. Taki inny trochę materiał. Podzielcie się w komentarzach swoimi typami. Link będzie w opisie. Generalnie nie powinienem tego robić. Ten materiał oczywiście jest robiony tylko po to, żeby mieć materiał później, kiedy już wszystko mi nie wyjdzie i zrobię po prostu prześmiewczy materiał o sobie, piłkarzykach i wszystkich innych ludziach, którzy typują tego typu rzeczy. Widzimy się w takim razie po mundialu i zobaczymy, jak mi to wszystko poszło. Znając życie, tych pompek będzie naprawdę dużo.